No okej, okay, a powiedz mi, jak to jest z tą manipulacją sprzedaży? Ciągle słyszymy, że jesteśmy manipulowani, że telewizja nami manipuluje. No tutaj o telewizji to jest w ogóle druga, wiesz, druga, długo moglibyśmy toczyć rozmowy na ten temat. Ale co uważasz o manipulacjach sprzedaży i jak daleko w ogóle można się posuwać z tymi manipulacjami? Znaczy, po pierwsze jest kwestia jest taka, że dzisiaj manipulacja w ogóle ma złą konotację, dlatego że ona z natury rzeczy od razu to słowo nasuwa, że kimś manipulujemy, czyli wpływamy na kogoś w sposób nieodpowiedni. Otóż wszystko jest dzisiaj manipulacją, bo wszystko jest wpływem. Jeżeli ja się do ciebie uśmiecham, to ja już tobą manipuluję. Aczkolwiek jeżeli mam dobrą intencję, to na ciebie wpływam. Dlatego my ludzie jako sprzedaży, którzy mają dobrą intencję, nie nazywamy to manipulacją, ale wpływem społecznym. Aczkolwiek rozmawiając też wcześniej, jak rozmawialiśmy razem, to doszliśmy do wniosku, że rzeczywiście dzisiaj wszystko jest manipulacją, czyli wszystko jest wpływem. Dlaczego? Dlatego, że wszystko co robimy, nawet raz podarowany uśmiech, on jest w pewien sposób, wpływa na podświadomość drugiej osoby. Więc notabene, żeby nie manipulować, żeby nie wpływać, to najlepiej to, żebyśmy w ogóle na siebie nie patrzyli, do siebie nie mówili i w ogóle widzieli się 2 kilometry dalej od siebie, żeby w ogóle nie mieć jakiegokolwiek wpływu. Więc my musimy zdać sobie sprawę, że manipulacja, czyli wpływ, jest czymś naturalnym dzisiaj w naszym środowisku, aż do tego stopnia, że jedyną rzecz, którą możemy robić w tej chwili, to po prostu znając te techniki, znając te strategie, znając sposoby wpływania na innych ludzi, jesteśmy w stanie przygotować się na to, żeby inni ludzie nas nie skrzywdzili. Dlatego tak istotne jest to, żeby poznawać te techniki. Nie z tego powodu, żeby wpływać na innych ludzi, tylko z tego powodu, żeby czasami się przed nimi bronić, bądź być świadomym, w jaki sposób na nie odpowiadać. Więc manipulacja dla mnie jest to słowo, które jest równoznaczne z wpływem, tylko różnica polega na tym, jaką masz intencję w stosunku do drugiego człowieka. Mamy wszędzie manipulacje, w telewizji, nie w telewizji, w przekazach podprogowych, neuromarketingowych i tak dalej, kolorach, w sposobie, w jaki my teraz rozmawiamy, gadamy ze sobą, przyspieszając stąd barwę głosu i tak dalej, odsuwając głowę w lewą stronę, rozmawiając na przykład o synu, czy w tej chwili nawet się uśmiechając i posiadając brodę, która powoduje, że mamy większy iloraz inteligencji w oczach naszych uczestników. Gdybym jeszcze teraz założył, na przykład, wiecie, gdybym na przykład teraz założył jeszcze okulary, to w tym wypadku wyglądałbym jeszcze bardziej inteligentnie, a co by powodowało to, że ludzie by pomyśleli, że być może się znam. Wszystko jest formą manipulacji, wpływu, tylko tak jak mówię, istotą jest tego, w jaki sposób, jaką intencję mam w stosunku do drugiego człowieka. Jeżeli ta intencja jest dobra, to wpływam na to, żeby on wykorzystywał jeszcze bardziej swój potencjał, kupując mój produkt bądź korzystając z mojej usługi, a jeżeli mam złą, to po prostu manipuluję nim, żeby mu jak najszybciej sprzedać i zyskać z tego pieniądze. That's it.